Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj to mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić na projekt Denko. Będziemy oglądać i sprawdzać, co się przydało, co się nie nadaje i tak dalej, i tak dalej. Więc powolutku, oczywiście zaczniemy. Jest ze mną Kawczan, no bo ja gadam, zaraz mi w tej buzi sucho się robi, popijać trzeba. Poza tym Kawczan jest takim tutaj, wiecie, kolegą, że tak powiem, bardzo bliskim. No to więc utrzymujemy najlepsze relacje. Wszędzie być musi, po prostu, więc Kawczan musi być. Mam oczywiście narzędzia pomocowe, typu torba, żeby to potem wszystko jakoś posegregować, ale żeby mi nie fruwało dookoła. Czekajcie, może Kawczana postawię tutaj. Dobra, zaczynamy od produktu, który się nazywa Pudding. Dostępny w Biedronce, ale myślę, że też i w innych miejscach. Bardzo dobry produkt. Ja nie kupuję ich ze względu na zawartość białka, tylko dlatego, że smakuje mi ten smak wanilii, który tutaj jest po prostu idealny. Więc ja dla samego smaku kupuję ten produkt. Przyznaję się bez bicia. Duża butla. Creatine Ulite. Słuchajcie, to jest taki płyn. Nie wiem, czy to ten akurat jest zwanym uniwersalnym. Tak, to jest akurat płyn uniwersalny, czyli można brać czarne kolory i tak dalej. Ja go kupiłem, pamiętam, w Dilzie za 35 zł. Teraz chodzą po 40 zł i tutaj jest 4,5 litra. Naprawdę spora butelka, jak na Ulite'a, cena świetna, więc myślę, że tutaj byłoby szkoda sobie żałować. Zapach bardzo ładny i wyczuwalny po praniu, czyli na przykład jakby ktoś się zapomniał dać płynu do płukania, to Ulite będzie pachniał mimo wszystko. Super butelka. I co powiem, ja tam tę butelkę sobie zostawiam. Dobrze do wymycia i będzie mi jakby służyć jako... Będę tutaj nalewać wodę do sprzątania cmentarza. O, wiadomo o co chodzi, nie? Na cmentarzu jest zimna woda, a ja zawsze biorę gorącą z domu, wiecie, żeby było super. Ramsay, to jest chyba herbata z Biedronki, tak? Bardzo dobra. Earl Grey? Earl Grey. Uwielbiam. Po prostu smakuje bardzo dobrze, jest dobrze zaromatyzowana, nie różni się od tych wszystkich markowych, jest mocna, bo może być, wiecie, jak długo trzymasz torebkę, to po prostu robi się mega mocna. Bardzo dobry produkt, tani. Ja tam do nich wracam. Zresztą jak ktoś ogląda mnie często, to dobrze, doskonale o tym wie. Słuchajcie, to były takie ściereczki, które przyjechały do mnie bezpośrednio z Niemiec. Nie wiem, czy w Polsce są dostępne, czy nie. Ale co mogę powiedzieć? Materiał był świetnie gruby. Zresztą ja jeszcze mam niektóre i można je prać i one służą dalej. To jest naprawdę genialny produkt. Mocne, wytrwałe, takie wiecie, okna jak się tym myje, to nie zostają dziury, że po myciu okien to od razu ścierka do autu. Bo wiecie, tam jak w te rogi, nie rogi, wszędzie wsadzasz te paluchy z tą ścierką, to te najtańsze szybko, chwila, moment się rwą. Te tutaj sobie radziły genialnie. W ogóle muszę powiedzieć koleżce, że jak będzie tam w Niemczech czy coś, to żeby mi wziął jeszcze. Ścierki przeciw kurzowi, pianka z Biedronki, za nieduże pieniądze, tam chyba 5 czy 6 zł. Bardzo dobry produkt. Naprawdę, tak samo mogę powiedzieć, że o tych oryginalnych, to ona tutaj nie odbiega zbytnio. Naprawdę robi robotę, wyciera kurze, nie zostawia smug i jeszcze ładnie pachnie. Jedynym mankamentem to tutaj jest dozownik, bo jak psikasz tę piankę, to niestety, ale bryzga wszędzie dookoła. Czyli jak ja mam na przykład komodę, na której stoi telewizor, to ja nie psikam bezpośrednio na komodę, bo tak chlapie, że poszłoby na telewizor. Tego bym nie chciał. Więc po prostu na ściereczki, dopiero ze ściereczki wycieranie kurzu, ale dostępny produkt w Biedronce i jak najbardziej ok. No, to są takie, wiecie, pyszności krakuski. Pałeczki w środku z pomarańczą. Przepraszam, opakowanie takie zdewastowane, ale co mogę powiedzieć, ja uwielbiam. One są pomarańczowe, malinowe, chyba wiśniowe. Każda jedna wersja jest po prostu przepyszna. Ja uwielbiam. Bez porównania. Krem cień, kto jak woli, z Lidla. Lekki krem do twarzy. Słuchajcie, on składowo jest praktycznie identyczny jak ta wersja. Lekka z Nivea. Taka niebieska, właśnie błękitna, lekka wersja z Nivea. I tylko odrobinkę się zapachem różni, ale tak dosłownie odrobinkę, bo zapach też jest bardzo, bardzo przybliżony do tamtej wersji. Dla mnie, jeżeli chodzi o mnie, nie zapychał, dobrze nawilżał, trzymał tę wodę w twarzy przez noc, naprawdę. Ta buzia rano była taka wypoczęta, pulchniutka, taka w sam raz. Więc tutaj naprawdę bardzo dobry produkt. 6 zł w Lidlu chyba?
powiem szczerze, że ja do tego produktu wrócę. Wrócę, bo jest świetnym zamykaczem na przykład do retinolu. Czyli nakładasz retinol po 40 minutach, jakiś krem okluzyjny, to ten jest świetny. I nawet załoga za te podrażnienia, więc jest na tak. Magik, Mr. Magik do łazienki. Zapach był średni, ale robił robotę. Sprzątał, mył. Okej, tylko mnie tutaj zdecydowanie ten zapach to odstraszał. Nie wiem, taki mocno chemiczny, nie pozostawiający jakiejś tam fajnej takiej aury zapachu potem po sprzątaniu, więc tak mówiłem ostatni raz. Więc ostatni raz wykorzystany. Za to ten produkt był świetny, też z Biedronki, tam nie wiem, 5-6 zł chyba. Mega doczyszczał kamień, wiecie, te pozostałości po mydle i tak dalej. Świetne, świetne. I ten, w przeciwieństwie do tamtego, to ładnie pachniał, bo miał taki zapach. Powiem szczerze, że bardzo przypominający Cifa. Naprawdę bardzo przypominający Cifa. No ale przede wszystkim no, robił robotę, więc tutaj produkt za małe pieniądze, godny polecenia. Naprawdę, więc śmiało. To mówię wam, opowiem, bo to brałem kiedyś, co mówiłem, że mam taką ochotę na właśnie bekonowe chrupeczki tutaj, chipsiki i tak dalej. Te mi nie pasowały. Ja je wziąłem pierwszy raz i były ostatni raz. Zmęczyłem tę paczkę bardzo długo. Twarde, takie... I przede wszystkim smak jak smak był spoko, ale twardość ich. Po prostu tak mocno, nie wiem, wysuszone. Ciężko to powiedzieć. Mówię nie. Nie chcę. Więcej do tego nie wrócę. W5 z Lidla to były takie małe zapachy do zmywarki i szczerze powiem, bardzo dobre. Jak to nawet na którymś vlogu mówiłem, maluch, ale wariat. Pachnie długo, naprawdę. Więc godne polecenia, myślę, że wrócę do nich, bo są dużo tańsze niż te standardowe zapachy do zmywarki oryginalne, a robią też robotę, więc... Strong. Powtarzające się u mnie we vlogach, w denkach, ale wiecie, niektórzy oglądają tylko denka, niektórzy tylko vlogi, więc warto jest mówić, zwłaszcza, że to jest dobry i warty produkt swojej uwagi. Strong. Niebieskie ręczniki z Biedronki, które są mocne, wydajne i dużo ich jest. Po prostu jak weźmiecie sobie jedną taką rolę, nie? Całą zamkniętą, to czuć tę wagę. Są naprawdę zawinięte prima sort. Więc zdecydowanie polecam. Można złapać w przeróżnych promocjach. Ja wiem, że one na co dzień zazwyczaj są w takich troszeczkę wyższych pieniążkach. Natomiast można złapać fajną promocję, nie wiem, 2+1 albo po prostu z kartą Moja Biedronka po 6,99. Można złapać, trzeba się rozglądać. Produkt do mycia łazienki z Action. Bardzo dobry produkt. Świetny wręcz. Świetny wręcz. I za małe pieniążki. Co do zapachu? Taki świeży, trochę cytrusów tutaj czuć. Nie kujący w gardło, czyli nie jakaś tam agresywna chemia. W ogóle zastanawiam się nad pozostawieniem tej butelki, bo wiecie, ja mam taką manię, że sobie rozcieńczam na przykład Domestos, nie? Mam butelkę po płynie do szyb, nalewam gdzieś tam tyle Domestosa, resztę wody. Mam taką łagodniejszą wersję Domestosa nawet do codziennego przemywania toalety. Albo do psikania w odpływy od umywalki czy zlewu, bo wtedy ładnie odpuszczają. Zwłaszcza te w zlewie, bo jak tam zlewam resztkę kawy, nie zawsze spłuczę wodą, to zasycha i takie, wiecie, się robi brzydkie. A potem jak spsikam takim właśnie aerozolem, to muszę zostawić sobie... No dobra, zerwę potem. I zobaczymy. To sobie zrobię w nowe butelki, a te są takie bardziej estetyczne, ładniejsze. Eden, tu jest napisane elegant. I mogę powiedzieć, że ma elegancki zapach i wytrwały zapach, naprawdę działa. Szczerze powiem, że Eden przebija, znaczy przebija, może nie, wróć, stop, kapela, jeszcze raz. Jest na równi z niektórymi oryginalnymi płynami. On po prostu pachnie tak samo. Tak jak teraz wałkuję, no tutaj go nie mam, ale to będzie w kolejnym denku. Wałkuję niebieski Eden, zwykła wersja, tak jak ten. O tym się zaraz też wypowiem. Taka przezroczysta butelka, tak samo wyglądająca, tylko niebieski i tak samo pięknie pachnie. Po prostu, naprawdę. I to są, powiedzmy, firmowe płyny Biedronki, a pachną tak samo jak oryginały. Więc elegant tutaj. Ja do tego zapachu na pewno bym wrócił,
ale teraz myślę, że kolejny to będzie też ta wersja z tych takich właśnie tych mocniejszych, tylko że będzie złoty. Ale naprawdę, jeżeli przerażają Was, tak jak mnie, na przykład ceny oryginalnych płynów do płukania, gdzie teraz po 20 zł, a dla mnie 20 zł wydać się taki oryginalny płyn, to jest szkoda. Można kupić coś tańszego i też będzie pachniało. To proponuję spróbować sobie wersję złotą albo właśnie tę czarną i myślę, że będziecie tak samo zadowoleni jak z oryginalnego. Więc teraz przejdźmy już od razu do tego. To był Eden biały. To jest taki typowo dla dzieci. I powiem tak, to nie jest tak, że on nie pachniał wcale, bo pachniał. Tylko bardzo delikatnie. Tak naprawdę, jak dla dzieci stworzone, że no wiecie, no tam tych dzieci się od małego tam gdzieś tak mocno nie faszeruje tymi zapachami, to Eden tutaj naprawdę trzeba mocno przytulić materiał, żeby w ogóle cokolwiek poczuć. I tutaj Eden się w tym temacie się sprawdzał. Tam na dole jeszcze coś zostało widać, jest rzadki, taki wiecie, gęsty, taki gęsty bardziej. Że widać, że jest masywny. I naprawdę elegancko pachnie. Ten zapach to taki był taki dziecięcy kocek, powiem tak. Czy bym wrócił do tego? Dla mnie za lekko pachniał. To może nie do końca. Natomiast do niebieskiej wersji, której jeszcze no w tym denku nie ma, bo jest w trakcie użytkowania, wrócę na pewno. Kinder czekoladki. Czekoladki, które dla niektórych są złym produktem. Dla mnie składowo na pewno też. Bo tu oleje palmowe, niepalmowe. Natomiast smak tych Kinderów od lat pozostaje taki sam. Smakuje idealnie. Tutaj naprawdę nic się dla mnie nie zmieniło. Ja nie odczuwam żadnej różnicy. Wszystko jest ok. I jedyne co mogę powiedzieć, wrócę do nich. Wracam do nich od czasu do czasu. Taką jedną czekoladkę do kawy. Po prostu aż przyjemnie chce się wracać. Spoglądam na czas, ponieważ obiecałem sobie, że to denko musi być krótsze niż każde inne, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Znowu proteinowy, to też budynek, nie, to jest jogurt, ale był bardzo dobry. I tutaj też podkreślam, nie patrzę, że to ma 20 gram białka, bo niektórzy tu głównie na to patrzą. Ja wziąłem ze względu na kokos i na to, że te produkty proteinowe mi mega smakują. One mają, no wiadomo, smak różni się od zwykłego jogurtu. A tutaj do tej wersji kokosowej mogę powiedzieć, że było kokosa czuć bardzo mocno i miał w składzie takie wiórki kokosa. Było czuć na podniebieniu, na języku wiórki kokosowe, czyli naprawdę produkt warty uwagi, bo nie tam żadna ściema. Ja je lubię, tylko no dla mnie to one cenowo są, wiadomo, nie? Takie jakie są. Kotlet drobiowy. Cóż ja mogę powiedzieć? No oczywiście obiad kupny. Kupny, ale składowo naprawdę w porządku. Tutaj nie ma nic, co by było jakieś tam takie czy takie. Mi te obiady smakują, na szybko są bardzo dobrze, nakuwasz folię, wrzucasz do mikrofalówki, 3 minuty odgrzane. Mięsko mi smakuje, ziemniaczki tak samo, a dodatki, tutaj akurat był groszek z marchewką, ale są buraczki w niektórych. Wszystko jest dobre, warte uwagi. Na szybko obiad za 10 zł, a czasem nawet po 7 zł w Biedronce można kupić, to naprawdę jest spoko. Meksykański smak łaciaty. Ojejku, jak ja ten serek uwielbiam. Słuchajcie, ja go po prostu wręcz kocham. Smaczny, smaczny, dobry i warty uwagi produkt. Dla mnie tutaj jest, na mnie niby meksykański, on nie jest ostry. Tutaj nie patrzcie na papryczkę ostrością, to on tutaj nie ma nic. Smakuje trochę dla mnie jak grillowane warzywa. Tylko tyle powiem, więc naprawdę super fajny produkt. Kolejny produkt z Action. Uniwersalny płyn czyszczący, tak samo za 7 zł, duża butelka, robi dobrą robotę, ja tym wycieram kurze, blaty w łazience, blat w stół na, tutaj w pokoju. Świetny produkt, za małe pieniążki, robi robotę, sprząta. Nie wiem, nawet buty przemywałem tym produktem, bo to jest uniwersalne do sprzątania. Wszystko jest ok. Zapach ma po prostu cudowny. I to taki jest zapach, który po wytarciu chwilę się utrzymuje. To nie jest tak, że wytrzesz i już nie pachnie. Nie, nie. Jak łazienkę któregoś dnia wysprzątałem tym samym różowym płynem, bez innych środków czyszczących, było tak. Ja bym lepiej. Ja nawet tym płytę indukcyjną czyszczę i nie zostają smugi. Więc samo za siebie mówi. A zapach robi naprawdę świetną robotę. Tę butelkę też sobie zostawię, to będzie do wody z octem. Tylko zerwę te naklejki. Ja tak sobie podpisuję markerem, nie?
woda z octem, tam piszę sobie Domestos i wtedy wiem co do czego. Także o, kolejna butelka mi zostanie. Lindt, excellent. Czekolady, oczywiście cenowo, niestety bardzo drogie, bo mega drogie, ale smaczne. Tak jakbym mógł tutaj powiedzieć i w 100%, że cena warta produktu to tak. 85% gorzkiej czekolady, dla mnie taka kosteczka wystarczała. Produkt pyszny. Pyszny, tylko drogi. Filtry. Filtry Brita. Ja używam od lat. Teraz używam te Maxtra Plus, bo to były takie dedykowane do mojego dzbanka, który mam. Dzbanek mam taki dość wysoki, filtrujący, bo był wymieniony z mniejszego. Ten mały był dla mnie za mały, bo tej wody mi wiecznie nie starczało, a jednak zanim przefiltruje się nowa woda, to się chwilę schodzi. Czyli jak sobie prasujesz i ci wody zabraknie, no to teraz czekaj, aż ci się przefiltruje, nie? To szkoda czasu. Więc kupiłem duży czajnik. Duży dzbanek i do tego dużego dzbanka były właśnie dedykowane te filtry. Powiem tak, jest naprawdę różnica. Widzę po czajniku, widzę po żelazku, po ekspresie, kamień się nie zbiera, więc filtruję tę wodę. Naprawdę jest moc. Fakt, że cenowo nie są zbytnio dobre. Trzeba poszukać, żeby znaleźć na jakiejś promocji przez internet, ale jest to do zrobienia. Więc nikt mi nie powie, że nie. Kapsułki Wizir. Tutaj jest akurat ta silniejsza wersja z odplamiaczem. Powiem tak, miałem zwykłą wersję bez odplamiacza, u mnie się wszystko dopierało, wszystko elegancko, nic się nie działo. Pranko szło. Zapach przepiękny. I co ja wam mogę powiedzieć? Jak ktoś używał kiedyś, od samego początku, te kapsułki Ariela, które weszły tylko na rynek, to one miały taki piękny, subtelny zapach i nawet pachniało po wypraniu, pod żelazkiem. Nie trzeba było dawać płynu do płukania, a te ciuszki, ręczniki, cokolwiek, wszystko pachniało kapsułką Ariela. Na ten moment dla mnie kapsułki Ariela trochę pod tym kątem skiepściły się. Już nie pachną tak intensywnie jak na samym początku, czyli trochę cebularstwem tam pachnie. Producent dał trochę czadu. Natomiast te kapsułki Wizira pachną tak jak oryginalny Ariel sprzed tam lat. Naprawdę. No i cóż, u mnie wszystko się dopiera. Pomysł na soczysty kurczak z papryką i ziołami. Bardzo uwielbiam te ich pomysły na. Jest to dla mnie gotowy produkt. Ja wiem, że można samemu skonstruować taką bazę przypraw, czyli kupić sobie folię, bo są takie folie do pieczenia już gotowe. Wsypać po prostu przyprawy i masz po swojemu. Tutaj pewnie się coś znajduje, czego byśmy nie chcieli. Ale ja cenię sobie ich za tę wygodę. Mam woreczek pod ręką, potrzebuję to szybko. Ja często nie gotuję, nie piekę, nie nic. Więc raz na ruski rok, jak ja tam coś sobie upiekę, to pomysł na jest. Przyprawy dla mnie zawsze smaczne, czy ten z czosnkiem, czy to. Robota jest po prostu ok. Ziaja. To był kremowy żel myjący z kaszmirem, z miękczej nawilża. Czy tam z miękczej nawilża, to nie wiem. Myje, mydlił się, skóra czyściutka, pachniutka. Tutaj zapach taki naprawdę. Kaszmir taki dobry na wieczór, na takie wieczorne mycie po ciężkim dniu, taki spokój, relaks. Po prostu przepiękny, zapach przepiękny, produkt tani. Mi tam nic nie robi. Wiem, że niektórzy mają jakieś problemy po ziaji, więc produkt może się nie sprawdzić u wszystkich. Pizza Riga. Smaki mojej młodości, gimnazjum, liceum. Wtedy Riga była po prostu w mega modzie. Teraz też jest to, bo wiadomo, ja uwielbiam. Nie piekę w piekarniku, ktoś może powiedzieć dziwny sposób, mi się sprawdza, mi smakuje, ja ją normalnie odgrzewam w mikrofalówce, 5 minutek, jest tak. Co prawda brakuje mi tej zwykłej wersji, takiej kiedyś z samymi pieczarkami, bo teraz tam zrobili taka cebula, nie, kiedyś były po prostu tylko pieczarki, tylko sos, tylko ser. Teraz trochę skiepścili i moim zdaniem trochę ten czosnek, który tutaj jest wyczuwalny, jest za mocno sztuczny. Kiedyś tego nie było, bynajmniej ja sobie nie przypominam. Ajax. Uniwersalny płyn do sprzątania. Ja Ajaxa uwielbiam w każdej wersji. Każdy zapach jest piękny. Ten to taki typowo kwiatowy, taki świeży. Można powiedzieć, że się kojarzący bardziej z wiosną, z latem. Umyć podłogi, okno otwarte, ciepłe powietrze wpada. No wiecie, po prostu od razu czujesz czystość w mieszkaniu i przy okazji komponuje się to z ciepłem. Świetne połączenie. Sierpc. Ser królewski light. Uwielbiam te sery, wersję wędzoną, klasyczną, czy tę light. Wszystkie są po prostu przepyszne. Sprawdza się wszystko w 100%. Ja tam
Nie narzekam, nigdy. Sery genialne. Frankfurterki. To były akurat frankfurterki serowe. Ja wiem, że to jest mega przetworzony produkt i ci, co tam sobie raczej cenią zdrowie i nie kupują tego typu produktów, to powiedzą B. Natomiast ja uwielbiam podgrzane, fajne, tylko trzeba podgrzewać jak w mikrofalówce. To pod przykryciem, bo potrafią strzelać właśnie tym serem. A potem, jak się je na talerzu, to też trzeba uważać, bo na przykład jak wbijasz widelec, to ten ser aż strzela do góry, nie? Miałem taką fazę, że mi gdzieś tam na koszulkę poszło, więc trzeba uważać pod tym kątem, ale są mega smaczne. Ja je lubię, wracam co jakiś czas. Zwykła wersja też jest bardzo pyszna. To nie jest tak, że tu te serowe tylko muszą być. Nie. Serowe to akurat fajny dodatek, bo są serowe. Ketchup premium to jest ten łagodny, bez dodatku cukru. Bardzo dobry z ketchup, rolewski. Ja do niego wracam. Tylko, że ja lubię sobie zmieniać, tak? Czasem sobie kupię Włocławka, czasem kupię sobie jakiś inny. No i ten, więc wszystko ok. Produkt sprzątający do zmywarki z Action. Tani produkt, bo za dwa takie pojemniczki płacisz tam chyba niecałe 8 zł. Robi swoją robotę. Naprawdę, zmywarka jest czysta. Otwierasz, czujesz świeżość. Powiem tak, mimo tego, że to jest Action, nie jest żaden tam gorszy produkt od tych wszystkich oryginalnych, bo naprawdę robi swoją robotę. Robi, ja tam nie narzekam. Więc nie muszę przepłacać, a mam bardzo dobry produkt. Ketchup Kania, tylko tutaj jakoś tak niewykończony do końca był, ale to nic. Lubię, naprawdę lubię. Oczywiście on się różni trochę smakiem od tych wszystkich oryginalnych, ale on ma w sobie taki inny smaczek, który zachęca do konsumpcji. Naprawdę bardzo dobry produkt, też tanio wychodzi. Jak widzicie, ja wracam do różnych ketchupów, tak jak ten lidlowski ketchup. Czekajcie, to był lidlowski, przepraszam. Z Biedronki jest Madero. To jest właśnie lidlowski. I ten lidlowski to jest też bardzo dobry. Ten Madero z Biedronki też jest bardzo dobry. One mi tam... Oj, to się popsuło w środku. To nie wygląda ładnie, to nie będę wam pokazywał. Chciałem pokazać barszcz ukraiński z żabki, ale nie, tam w środku się dzieje niedobrze, więc nie będę wam pokazywał. Zapach z Action. Słuchajcie, to jest dawno puste. Dawno puste. Stało jeszcze X, jak było puste, stało X jeszcze czasu w kuchni. No w kuchni. I tak pachniało. Teraz też cały czas pachnie. To jest tak mocny zapach, że ty bierzesz nosa i aż czuć. Naprawdę z Action. To nie pamiętam, co to była za wersja. Ale ja uwielbiam tę ich zieloną. A teraz dorwałem niebieską, czyli tak zwany niebieski Lenor. Bomba. Ale naprawdę, jak jesteście w Action i nie mieliście przyjemności spróbować, a lubicie tego typu produkty, zachęcam. Tani produkt, 11 chyba złotych, więc... Woseba, Mokka Fitz Gold. Bardzo dobra kawa. Bym powiedział taka, właśnie aktualnie ją piję. Więc zdrówko. Łagodna, taki subtelny smak. Wiecie, mi krzywdy nie robi. I gdybym miał do niej wrócić ponownie, to bym wrócił. Bo smakuje naprawdę super. Lenorek. Słuchajcie, to jest Lenorek, który przyjechał do mnie z Niemiec. Tak, prosto z Niemiec. To jest typowo niemiecki produkt. Nie jeden dostępny w Polsce, bo zauważyłem, że w Polsce też Lenory są dostępne w niektórych sklepach na półce. Nie wiem, czy typowo niemieckie, czy produkowane gdzieś u nas. To jest typowo niemiecki, przyjechał do mnie. Ten zapach, ja nie wiem, do czego go porównać. To jest tak śliczny zapach. Jak go dostałem, to dostałem również instrukcję. Używaj tylko tego, nie dawaj płynu do płukania, będziesz szczęśliwy. I tak jest, tu naprawdę. Teraz dostałem inny płyn, też Lenora, tylko trochę inna wersja zapachowa, też właśnie od tego samego koleżki, typowo z Niemiec. I tak samo, powiem wam tak, ja na przykład nie używam go do wszystkiego, dlatego że szkoda. On mi nawet koleżka zaproponował, mówi, używaj do pościeli i do ręczników, będziesz zadowolony. Ja jak wyciągnę sobie ręcznik, nawet po tam dwóch tygodniach, on cały czas pachnie. I tu naprawdę nie trzeba dawać płynu do płukania. Nie trzeba. Aparat dostał temperaturę, bo się wyświetliła temperatura i trochę zgasł ekran. Dobra, słuchajcie, no jeszcze coś tam zostało, więc nie kończę. Zróbmy sobie parę minut przerwy, niech chłopak odpocznie. Dobra. Już widzę, że temperatura raczej mu wróciła do normy. No zgrzał się chłopak. No ale tak jest w przypadku, gdy no, filmik trwa trochę dłużej. A gdy też
jakby ciągłość jest całego nagrywania i takie, wiecie, no mam ustawioną trochę lepszą jakość, tak, więc no, tam wszystko pracuje na najwyższych obrotach, no to się chłopak zgrzał. Ale wracamy do naszego Denka. Tak samo w moich vlogach czy filmach właśnie z Denkiem proponowany, że tak powiem, pan papier. Papiren do podciren. Queen. Queen, ten niebieski z Biedronki. Można też trafić w dobrych cenach, bo ogólnie to tak do prawie 20 zł kosztuje. Ale jest naprawdę warty swojej ceny. Rolka, jedną rolkę weźmiesz, jest naprawdę ciężka, taka, wiecie, masywna. I tu jest napisane trzywarstwowy, ale zachowuje się jak czterywarstwowy, jest gruby, naprawdę. Wiele ludzi go, z mojego grona korzysta i każdy sobie chwali. Mówi, naprawdę papier warty swojej uwagi, bo wiecie, dzisiaj kupić dobry papier nawet, to też nie tak wcale łatwo. Bo albo kupisz, to jest jak gazeta, albo kupisz to, założysz rolkę i już nie ma, bo jest tak cienko nawinięte, więc naprawdę tutaj nic się na razie nie zmienia. Mam nadzieję, że tego nie zmienią, że nie dojdą do wniosku, o kurczę, biorą, nie? Także jest ok. Właśnie różowy zapach, o którym mówiłem, z Action. Mój pierwszy, jeden z takich ulubionych. Będę do niego wracać. To nie jest tak, że jak teraz dorwałem niebieskiego Eleonora, to już tylko niebieski Eleonor. Nieprawda. Do tego różowego też będę wracał. Bo świetny zapach. Bajka. Bajka. Tanio i fajnie. Janda. To był krem na noc. On miał odbudowywać barierę hydrolipidową. Takie, wiecie, coś tam chyba w składzie też peptydy miał. Powiem tak. Zapach w ogóle taki subtelny, właśnie typowo na wieczór, czyli pomagający się zrelaksować. No bo wiecie, często po ciężkim dniu to człowiek tego relaksu wieczorem potrzebuje po prostu jak wody. No po prostu ekstra. Tym się smarujesz i po prostu od razu zmysły wchodzą w tryb relaksu. Ale dobra, to nie o to chodzi w sumie w kremie. Ale tu mogę powiedzieć tylko tyle, że ta buzia rano wyglądała super. Wyglądała super, wypoczęta. Taka purchniutka, ładne kolory, takie zdrowe po prostu. Więc mogę powiedzieć, że produkt dla mnie był naprawdę mega w porządku. Jeżeli by udało mi się go złapać jeszcze raz w tak dobrej promocji, w jakiej go kupiłem, to myślę, że bym do niego wrócił. Niemiecki, też właśnie typowo z Niemiec przyjechany do Kamila. To był płyn do płukania na noc. Szczerze się przyznam, że ja go wykorzystałem do pracy. Pukałem w ciągu dnia po prostu po umyciu ząbków. To akurat wersja łagodna, nie taka, wiecie, pachnie typowo listerinem, czyli taki miętowy, ostry zapach. Czy coś robił? Nie wiem. Ciężko jest powiedzieć. Na pewno gdzieś tam pomagał zabijać resztkę bakterii, które szczoteczka nie dopadnie, czy co tam. Ale dla mnie przede wszystkim, szczerze, ja uwielbiam w nich to, że potem czuję ten efekt świeżości bardzo długo i ja czuję się komfortowo. Znaczy ja ogólnie nie mam jakiegoś tam problemu, żeby, nie wiem, ktoś musiał ze mną na 3 metry gadać, ale ja jestem takim człowiekiem, który jednak gdzieś tam trochę patrzy na ten swój wizerunek, stara się wyglądać i to daje mi takie poczucie jeszcze pewności siebie, nie? Że tak jestem, ta mięta, że tak ładnie czuć wszystko, więc ja tam jestem zadowolony, tak? Flaszki zaraz będą. Pierogi z Lidla. Uwielbiam ich pierogi. Wszystkie te pierogi lubię, które są właśnie zamknięte w tym i do mikrofalówki nakuwasz tylko folijkę, chwila, mamy to odgrzane. Jedyne co w każdych jednych mi przeszkadza, to ta cebula u góry, bo ona jest niedobra i pełno tłuszczu na dole. To są te dwa elementy, które mi tutaj po prostu mega nie pasują. Ale same pierogi co do siebie naprawdę ciasto mają bardzo dobre, farsz tak samo dobre, są tanie i łatwe w przygotowaniu. No co, do mikrofalówki wrzucasz 3 minuty odgrzane. Więc naprawdę ja tutaj mogę powiedzieć, że są świetne, mi tam smakują, więc wracam do nich, co i róż, więc syropek malinowy, ja wiem, że to z oryginalnym, z takim prawdziwym syropem malinowym nie ma nic wspólnego, natomiast ja uwielbiam Herbapol, lubię ich ten sok malinowy, czy tam do rozcieńczenia, czy do piwka, czy czasem po prostu do jogurtu zwykłego dać łyżeczkę i też smaku nabiera. Ja wiem, że tutaj ze zdrowiem jest pełno cukru, czy tam jakiegoś syropu, pewnie fruktozowo coś tam, glukozowo-fruktozowego. No jest dużo,
Ale przecież tego nie pijemy na raz całego, tylko tam się odrobinkę rozcięcza, żeby było, więc nie popadajmy w paranoję. Gofry. Takie to proste. Gofry jak z budki. Powiem tak, produkt był dobry, ale szczerze do gofrów z budki to daleko. A dwa, może to samemu zrobić. Jednak wydawać tutaj, nie wiem, tam niecałe 7 zł ta paczka chyba kosztowała, to nie opłaca się wydać tych pieniążków. Sorry, ja tak mówię wprost, że się nie opłaca, bo nie. Za te 7 zł to mamy mąki i wszystkiego tyle, że my możemy gofry robić codziennie przez pół miesiąca, nie? Więc wygodne, ale niekonieczne. Mój sernik na zimno. Ja wiem, że to też jest produkt niskiej jakości. Natomiast nie wiem, co on w sobie ma. Ja uwielbiam smak tego produktu. Naprawdę uwielbiam. Rzadko to u mnie jest, bo to było kupione na święta, zrobione grubo po świętach. To ktoś we blogach mnie ogląda, to doskonale wie. Ale ja uwielbiam ten produkt. Raz na jakiś czas zrobić ten taki ala zimny sernik, to wiecie, to jest spoko. Maribel. To jest z Lidla. Tak, z Lidla. To był dżem, który bardzo przypomina dżem z Łowicza i jest nawet mniej słodki niż ten z Łowicza, znaczy ma mniej kalorii. Więc jeżeli ktoś na to patrzy i lubi dżem, ale czasem ma problem z doborem odpowiedniego produktu, bo nie wiem, bo ciężko jest znaleźć taki produkt, który ma mało cukru w sobie i w ogóle, to zachęcam do zweryfikowania tego dżemu z Biedronki, z Lidla, przepraszam, z Lidla. Bo raz, że jest tańszy niż oryginalny wymieniony wcześniej, to dwa, jest naprawdę mega smaczny i jest mniejszy, ma mniejszą kaloryczność, więc czemu nie? Perfumki. Perfumki z Zary. Ja już nieraz je polecałem. Seul. I tutaj mamy Lisbonę. Oczywiście można kupić pojedynczo, ale najkorzystniej finansowo wychodzą w zestawie. Czyli za takie dwie butelki, to są 50. 70 zł płacisz. Powiem tak, perfumy mega wytrwałe, piękne, subtelne zapachy. Lisbona. Lisbona może się kojarzyć z takim troszeczkę, wiecie, tu do koszuli, tutaj w gości, coś tam do garnituru, do kościoła, do jakiegoś przedstawiciela handlowego. Takie budujące, bardzo miłe wrażenie takiego człowieka, wiecie, na zasadzie dzisiaj elegancja, nie? Aczkolwiek do zwykłej bluzki też się psikaj, mi też było spoko. Natomiast Seul, bardziej luzacki zapach, taki do codziennego latania w bluzie. Bluza, dresy, aczkolwiek jak się wypsikacie do koszuli czy do garnituru, to też będzie pasował, bo to jest bardzo unikalny, taki uniwersalny zapach. Tutaj nie ma, wiecie. I ta wytrwałość. Ta wytrwałość dla mnie sprawdzona na wielu produktach. Na bluzach, na kurtkach. To po prostu pachnie. Były gdzieś tam przypadki, że ktoś mnie zaczepił. Matko, czym ty dokładnie pachniesz? I nikomu nie przyszło do głowy, że to perfumy Zary. Naprawdę Zary, ja ich uwielbiam za jakość. Kurczę, słońce już teraz bardziej tu idzie. Za jakość, za wszystko i za cenę. Warte uwagi. Tu był jakiś zapach dorwany w jakiejś drogerii. Gdzieś tam za jakieś 20 zł chyba, czy nawet niecałe 2 dychy. Ale chłopak dawał radę. Naprawdę super był taki pomiędzy elegancją a luzem. Ale super, taki właśnie typowo dla młodego chłopaka. Nike. O, tu już takie brudne, przepraszam, tu już reszka w tej torbie, to wiecie. Najeczka. Najeczka to był bardzo łagodny, fajny zapach, taki typowo nowoczesny, ale mega krótko pachnący. Zapach tak jak w Ewonie. Super piękny, cudowny, ale wytrwałość krótka. Ja z Ewonu też używałem i też ich trochę przerobiłem i wiem, o czym mówię, więc. Witamina C? Nie. Akurat serum liftingujące, to, ale też z witaminą C i z peptydem z Eveline'a, kupiony na jakiejś super fajnej promocji. Dobry produkt, pozwalający załagodzić, wiecie, na przykład skutki po retinolu. Prawie nie pachnąca, a jak wyczuwany zapach, to takie typowo kosmetyczne. Jedyne, co się mogę przyczepić, to znowu pipeta i znowu ta gęstość tego produktu. Ciężko było wyciągać. A na samym końcu, jak już było dno, to po prostu tylko z butelki na paluszki, bo inaczej nie szło. Pipeta już tego nie łapała. Albo za słaba pipeta, albo za gęsty produkt. Ciężko mi ocenić, bo wiecie, różnie bywa. A, to były jakieś perfumy z francuskich perfum. Ja nie pamiętam, co to było. Musiałbym wpisać ten numerek 261 do francuskich perfum i wtedy wyskoczy. Natomiast
Ten zapach na samym początku mi się podobał, pachniał ładnie, ale coś się potem, nie wiem, jakaś reakcja chemiczna czy cokolwiek, bo też jakoś długo nie mają, przestały tak ładnie pachnieć, wręcz przeciwnie, zaczęły mnie drażnić i śmierdzieć. Nie wiem, mi się wydaje, przepraszam, że jakaś reakcja chemiczna miała miejsce i coś się tam skiepściło, więc ja już je po prostu przestałem używać. O, gdzie tam serek jest? Mój produkt najlepszy. Uwielbiam i najbardziej polecam Basic Lab Retinol, tu jest 0,5% w serum z taką pompeczką, czyli nie te tłuste, tylko te takie fajne serum, co szybko się wchłania i chwila, moment, problemu nie ma. Emulsyjne serum 0,5% czystego retinolu, 4% witaminy C, CBD, no na pewno te CBD było wyjaśnione na pudełku, ale ja tam nie kojarzę tego, i Coenzym Q10. Dla mnie te retinole przynoszące naprawdę efekty. Przynoszą efekty, ja widzę te efekty, działają. No mam po prostu pokazane na własnej skórze, więc jakby mam potwierdzone to i dlatego do nich wracam. Wiem, że gdzieś tam też polecają mi ludzie w wiadomościach inne retinole. Być może kiedyś się skuszę, na razie nie chcę jakby przerywać swojej kuracji, bo jakby też mam, wiecie, ustalone, że co drugi dzień retinol, co drugi dzień odbudowa bariery hydrolipidowej, więc tutaj wiem, jak ten produkt się zachowuje, wiem, co się dzieje, wiem, co używać. To jest takie prostsze. No i dobra, i torbę mamy pustą. Dziękuję Wam za dzisiejsze demko, no żeśmy spędzili ze sobą znowu dużo czasu, bardzo mi przykro. Ale jak ktoś lubi demko i lubi oglądać i wysłuchiwać produkt, tak, no to na pewno będzie to film dla niego. Pamiętajcie przy opeczce, będzie mi bardzo miło. Życzę Wam jutro dobrego dnia, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym vlogu.